Tak, tutaj mamy szafę. W dawnym miejscu tej szafy był piec centralnego ogrzewania. A w szafie mamy mini kotłownię, która obsługuje nam pompę ciepła, albo odwrotnie, pompa ciepła obsługuje tą mini kotłownię. Mamy zasobnik na ciepłą wodę użytkową, całe oprzyrządowanie, zasilanie awaryjne. No i tutaj zamontowana jest nagrzewnica. Według producenta to ona ma moc około 7 kW. Ale to oczywiście przy wyższych temperaturach, ja myślę, że jej wydajność tutaj waha się w granicach 2, może nawet trochę mniej kW. Na rozdzielaczu mamy możliwość włączania i wyłączania nagrzewnicy. W tej chwili, z uwagi na to, że temperatury były plusowe, nagrzewnica była wyłączona, ale na potrzeby filmu spróbujemy ją włączyć. Tak, to jest zasilanie. Tutaj mamy powrót. Pod nagrzewnicą zamontowany jest wentylator o mocy 90 W i wydajności, o ile dobrze pamiętam, około 500 metrów sześciennych. Dwa termometry. Dolny pokazuje temperaturę, która idzie nam z pompy ciepła. Czujnik jest umieszczony tutaj na zawrót drogowy. Natomiast górny termometr pokazuje nam temperaturę na nagrzewnicy od wewnątrz. Wentylator jest sterowany prostym wyłącznikiem radiowym, uruchamianym za pomocą takiego pilota, a obroty regulowane są tym regulatorem. Uruchomimy wentylator. Zobaczymy, jak będą się zmieniać temperatury. Wentylator wystartował. Temperatura na wlocie powinna spadać, ponieważ zasysamy powietrze, które jest tłoczone w kanały wentylacyjne rozprowadzone po całym domu. Tutaj jeszcze można oczywiście regulować szybkość obrotów. No wyraźnie nagrzewnica jest schłodzona, ale tak wysokie obroty są nam niepotrzebne, więc spokojnie wrócimy do nastawień poprzednich. To, że znajduje się kotłownia w szafie, jest dodatkowym plusem właściwie tego wszystkiego, bo po zamknięciu tworzy się nam komora, gdzie znajduje się dość spora ilość ciepłego powietrza, ponieważ wszystkie te rury, oprzyrządowanie, pompy, to wszystko właściwie wytwarza jakąś energię i ona nie jest marnowana, tylko jest tłoczona właśnie w kanały wentylacyjne. No, przy tych nastawieniach, które są na pompie w tej chwili, nagrzewnica ustabilizowała się na poziomie 24 stopni i temperatura powietrza tłoczona w kanały ma podobną wartość. A te aktualne wskazania pompy, na pompie mamy 45 stopni, temperatura powietrza na zewnątrz 4 stopnie. No, przed wielu laty w trakcie budowy domu położone były kanały wentylacyjne. Rury ocynkowanej. One idą pod całym domem, pod wylewką i służyły do dystrybucji ciepłego powietrza z pieca, z kopciucha, który dawniej był zainstalowany. A w tej chwili służą do dystrybucji ciepłego powietrza
z nagrzewnicy, która jest podłączona do pompy ciepła. Aktualna temperatura na grzejnikach. No, sondę termometru umieścimy w kanale wentylacyjnym. Tak. Ustawimy sobie tutaj termometr. Będzie mniej więcej jaka jest temperatura. Będziemy to na bieżąco sprawdzać. No i pilotem uruchamiamy nasz wentylator, naszą turbinę. Turbina wystartowała. I teraz będziemy obserwować szybki spadek temperatury, ponieważ rury, co prawda w izolacji, ale są położone bezpośrednio na gruncie pod ociepleniem wylewki. I w pierwszym momencie wentylator musi przenośnie wypompować zimne powietrze, które się tam znajduje. Szum wentylatora. Temperatura nieustannie spada. Mamy już w granicach 13 stopni. Podejrzewam, że jeszcze może zejść trochę niżej. Jest to o tyle dobre, że w lecie nadmuch wykorzystujemy po prostu do schładzania pomieszczenia. Zeszliśmy do temperatury 12,1. Ona powinna w tym momencie się już ustabilizować i pomału powinna rosnąć. W sumie te rury mają około 20 metrów długości. Ten wylot to jest ostatni. Po drodze są jeszcze dwa w innych pomieszczeniach. I tam podejrzewam to powietrze cieplejsze wcześniej dociera. No ale tutaj niestety będziemy musieli poczekać do ustabilizowania temperatury. Jest ciepło na zewnątrz, więc system nie był używany dość długo, więc zanim osiągnie tą swoją pełną, że tak powiem, wydajność, to musi nam troszkę czasu upłynąć. Gdzie dom był ogrzewany kopciuchem, więc tutaj taki dodatkowy wynalazek był na tych kaloryferach założony. To były po prostu grzałki w granicach od 600 do 1200 W. Jest to na kilku kaloryferach. I to był system wspomagający ogrzewanie w okresach przejściowym, kiedy nie było potrzeby palić już w piecu, więc taką późną wiosną czy wczesną jesienią. W tej chwili nie demontowałem tego. Ten system został, ale tylko dlatego, że przewidziana jest w przyszłości fotowoltaika i niewykluczone, że te grzałki będą podłączone do fotowoltaiki. Ja myślę, że powinniśmy osiągnąć temperaturę rzędu 21-22, może więcej stopni powietrza wydmuchiwanego z kratki wentylacyjnej. No i tutaj mam temperaturę już w granicach 22 stopni. To jesteśmy na początku systemu. Kratka nawiewna, więc tutaj to powietrze o wiele szybciej ciepłe dociera. Zobaczmy, jaką ma teraz wartość. O, tutaj już mamy 29 stopni. I ono jeszcze będzie rosło. Taka temperatura jest wdmuchiwana z nagrzewnicy. A w kolejnym punkcie mamy taką temperaturę. To jest środkowy już i taka temperatura jest tłoczona do pomieszczenia. Trzeba powiedzieć, że pompa idzie, pompa ciepła w ograniczonym reżimie, ponieważ jest dość ciepło i jest ustawiona na niższą temperaturę. A tutaj znajduje się dodatkowa nagrzewnica, która była wykorzystywana w poprzednim systemie, gdy był zainstalowany kopciuch. Zrobiona jest ze zwykłego parownika z lady chłodniczej. Z jednej strony doprowadzone jest powietrze z gruntowego wymiennika ciepła,
a z drugiej strony będzie czekać na przyłącz do obecnego systemu. Nasza kotłownia zmieściła się na powierzchni bez mała 1,5 m². Zamykamy szafę i tak to wygląda mniej więcej teraz w całości.